Przepraszam, panie! Kochany mężu, dawno temu powiedziałam Angelice, patrząc na ciebie, patrz, jaki fajny chłopak. Zobaczysz, kiedyś zostanie moim mężem. Jak widzisz, słowa dotrzymuję. Dlatego dziś, zamiast mówić, jak bardzo cię kocham, bo mam nadzieję, że czujesz to każdego dnia, w każdym moim geście, spojrzeniu i dotyku, chciałam ci parę rzeczy obiecać. Obiecuję ci, że zawsze będziesz mógł na mnie liczyć. Chronić cię przed wszelkim złem tego świata. Obiecuję ci, że przy mnie zawsze będziesz mógł być sobą. Być partnerem w życiu, kompanem w podróży. Obiecuję ci być twoim najlepszym przyjacielem. Który cię szanuje, który nie ocenia, który bezgranicznie ci ufa i cię rozumie. Dzięki tobie jestem lepszym człowiekiem, a od dziś chcę być dla ciebie najlepszym mężem, jakiego tylko mogłaś sobie wyobrazić. Mówi się, że oczy głośno mówią to, czego usta nie potrafią wypowiedzieć. Ja, patrząc na ciebie, w twoich widzę, że spotkaliśmy się po to, żeby się kochać przez całe nasze życie. Ale ci wybiłeś skrzydełka. Myślę, że teraz cię płakał, bo ja chcę dzisiaj, żeby opłakał. Słuchać, bo obiecuję. Zwłaszcza świadkowie. A jeśli nie było pytań, jak to ona chce? Sławek, miałeś swój czas. Mężu, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Brawa, mamy go! Kocham cię. Trudy utrzymania rodziny biorę na siebie. Jeszcze, czekaj, to jest tak, to jest Na nic mi piękny mężu. Ale my się podobne przysięgi, co? No, no Magda. Kurde, ja jestem w szoku. Myślę ty, no. Nie pod potor, no. Nie, w życiu, nie. Dobra, uwaga. Robimy.